dokonuje się tutaj duża operacja propagandowa, która ma zrobić z Bidena rześkiego, zdrowego, silnego. Świat zależy od tego, czy Ameryka ma prezydenta, czy nie. A w tej chwili nie ma. No więc nawet Meloni uczestniczy w tym kłamstwie, w tej grze. To mnie zadziwiło. Dlaczego amerykańskie elity, no mając do wyboru, jak rozumiem, wielu innych potencjalnych polityków, postawiły na to, żeby wcisnąć ludziom do głowy to, że Biden jest w pełni zdolnym do pełnienia urzędu kandydatem na prezydenta? Na konwencji, mówię panu, na konwencji Partii Demokratycznej postawią kogoś innego. No dobrze, i myśli pan, że Biden już o tym wie? Biden nie wie, gdzie jest. Najlepiej dla Polski, mówi to publicznie polski prezydent, jest, żeby wginęło jak najwięcej Rosjan. Emerytum jest takie, że... cieszy się i jeszcze zachęca. Dobra, niech ginie więcej ruskich na tym froncie. Masz, narodzie, dowód na to, jak to jest głosować na partię, a nie na osobę. Dochodzę do bardzo smutnego wniosku, że między Radkiem Sikorskim a Andrzejem Dudą, no nie dostrzegam różnicy. Tylko Radek wie, w co gramy, a Duda kompletnie nie wie.